Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk Motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów. Dzisiaj kolejny odcinek o autach używanych, m.in. o Seacie i Bizie piątej generacji. Auto oznaczone symbolem KJ, produkowane od 2017 roku, głównie w Hiszpanii. Martorell. Pięciodrzwiowy hatchback segmentu B, oferowany z 5-6-biegową manualną skrzynią oraz 7-biegową automatyczną DSG. Napęd na przód. Długość samochodu to 405 cm, szerokość 178, wysokość 144 i rozstaw 264 cm. Bagażnik 350 5 litrów, także spory konkurent takich aut jak Ford Fiesta, Peugeot 208, Renault Clio, Volkswagen Polo czy Ford Fiesta. Auto zbudowane na platformie wspólnej koncernu Volkswagena. Także tutaj auto przeszło niedawno facelifting w zeszłym roku. Było oferowane w kilku wersjach wyposażenia. Entry, Reference, Style, Full LED, Excellence czy wersje usportowione FR, FR Black. Już standardowe wyposażenie jest dosyć bogate, także nikt nie powinien na to narzekać. Było oferowane z kilkoma silnikami benzynowymi oraz oczywiście dieslem. Co można powiedzieć o Seacie i Bizie piątej generacji? Na pewno auto nawiązuje do sportowych sylwetek z zewnątrz, także charakterystyczne reflektory, ostre linie skośne, tylne lampy, także w tej podobnej stylistyce utrzymane. Nadwozie na pewno może się podobać, szczególnie w wersjach FR. Te zderzaki dodatkowo jeszcze podkreślają usportowiony charakter samochodu. Auto zbudowane na wspólnej platformie oznaczone MQB A0 razem z Audi A1, Skodą Kamiq czy Volkswagenem T-Crossem. Środek też charakterystyczny dla Seata i grupy Volkswagena. Przełączniki, konsola środkowa, dźwignia zmiany biegów, kierownica. To wszystko jest praktycznie identyczne. Tylko jest znaczek inny na logo kierownicy. Wszystkie dźwigienki, powiedzmy nawiewy, to wszystko jest podobne do innych modeli z segmentu właśnie Volkswagena. Co do wnętrza, sporo ilość miejsca w środku, te samochody znacząco urosły, praktycznie zrównały się z rozmiarami, z kompaktami sprzed 15-20 lat. Sporo miejsca w środku, z przodu, z tyłu, bagażnik także spory. Na to raczej nie powinni użytkownicy narzekać. Co do wersji silnikowych, tych wersji silnikowych było sporo. Najsłabsza wersja 1.0 EPI o mocy od 65 do 75 koni. Ten silnik był omawiany przeze mnie. 3 cylindry, tutaj osiągi w okolicach 15 sekund do setki. Małe spalanie. Kolejny silnik 1.0 TSI o mocy od 95 do 115 koni mechanicznych. Tutaj na pewno użytkownicy też będą zadowoleni z osiągów w okolicach 10-11 sekund do setki. A wersja mocniejsza nawet w okolicach 9,5 sekundy się zbliża. No i 1.5 TSI o mocy 150 koni. Poniżej 8 sekund do setki, także bardzo dynamiczna jednostka w tak małym samochodzie. Z kolei z silników wysokoprężnych znany silnik, także omawiany przeze mnie, 1.6 TDI o mocy od 80 poprzez 95 aż do 115 koni mechanicznych. Tutaj na pewno plusem jest małe spalanie, nawet w okolicach 4-5 litrów średnio. Na trasie to może być nawet mniej. Osiągi, najmocniejsza wersja w okolicach 10 sekund, słabsze wersje w okolicach 11 do 13 sekund. Wszystkie silniki mają małe spalanie. Takim kompromisem oczywiście silnik 1.0 TSI, turbo doładowane, zapewnia dosyć dobre osiągi i małe spalanie, także mieszczące się w okolicach 5-6 litrów.
Jeżeli ktoś szuka łatwego przerobienia na gaz, to 1.0 MPI, wolno ssący silnik, tutaj na niektórych rynkach także był oferowany z fabrycznymi instalacjami gazowymi. Wszystkie te silniki były omówione przeze mnie, czyli ja nie będę się jakoś rozwodził specjalnie nad tymi silnikami. Także przechodzimy dalej. Co do zalet, na pewno spora ilość miejsca w środku, wnętrze, bagażnik, dużo samochodów krajowych, bezwypadkowych, z dokumentowaną przeszłością. Od pierwszych właścicieli takie egzemplarze polecam. Niestety także spora ilość aut sprowadzonych oraz aut z wypożyczalni polizingowych. Tutaj raczej zalecam czujność co do przebiegu, bezwypadkowości. Co do wad, niektórzy narzekają na plastiki w środku. Ogólnie samochód ma więcej na pewno zalet niż wad, sprawdzona technologia Volkswagena. Co do tutaj jakichś typowych usterek, samochód jest dosyć młody. Tutaj raczej nie powinniśmy narzekać. W większości jest to dosyć sprawdzona technologia Volkswagena. Na pewno najstarsze egzemplarze z silnikiem diesla tutaj mogą mieć już spore przebiegi, nawet w okolicach 200 tysięcy i powyżej. Warto takie auto zdiagnozować dokładnie pod względem działania turbosprężarki, koła dwumasowego czy wtryskiwaczy, filtra cząstek stałych. Zwrócić uwagę na wycieki z zespołu napędowego, bo już przy takim przebiegu mogą następować. No i auta ze skrzyniami automatycznymi DSG, tutaj też przy przebiegach 150-200 tysięcy może być już konieczna regeneracja, która niestety pochłonie nawet do 10 tysięcy złotych. Co do tutaj wyboru, tak jak powiedziałem, takim optimum będzie silnik 1.0 TSI. Jeżeli ktoś szuka diesla, to oczywiście też te silniki są warte polecenia, 1.6 TDI. Co do sytuacji rynkowej, najtańsze egzemplarze to cena powyżej 30 tysięcy. Tak naprawdę, jeżeli są auta zadbane z małym przebiegiem, to ta cena auta z ostatnich lat produkcji to cena powyżej 50 tysięcy złotych, nawet auta bogato wyposażone z mocnymi silnikami czy z automatyczną skrzynią, to ta cena jeszcze rośnie. Także samochód nie jest tani i raczej większość tych samochodów używanych zdrożała w ostatnim czasie, także tutaj raczej nie spodziewajmy się jakichś obniżek wielkich. Na pewno auto jest, podsumowując, ciekawy przedstawiciel segmentu B, sprawdzona technologia Volkswagena, oszczędne silniki, duża ilość miejsca w środku, jak i w bagażniku, także jak najbardziej samochód warty obejrzenia i polecenia, szczególnie egzemplarze krajowe, bezwypadkowe, z udokumentowaną przeszłością. Także to było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam wszystkich widzów. Do usłyszenia do następnego odcinka.